Każdy z nas ma sny, bo Bóg mówi, że wyleje na wszelkie ciało. Witam serdecznie. Ania Weigl, żona Jacka Weigla, mama szóstki dzieci, apostolski ruch wiary. To czwarty i ostatni odcinek o snach. Jeśli nie oglądaliście trzech pierwszych odcinków, to bardzo zachęcam, żeby je obejrzeć, ponieważ ten dotyczy tylko symboli, które z zasady są bardzo indywidualne i wahałam się, czy przytoczyć te symbole, dlatego że nie chciałabym, żeby ktokolwiek kurczowo trzymał się jakiegoś symbolu, bo tak zostało powiedziane, dlatego że możemy inaczej je rozumieć. Ale wiem też, że mi samej to, że ktoś kiedyś podał znaczenie symboli, bardzo pomogło w nauce interpretacji snów. Dlatego dzisiaj przytoczę wam te symbole z taką prośbą, żebyście nie traktowali ich jak wyroczni i że to tak musi być, i że jak komuś się coś śniło, to on źle to interpretuje. Bo pamiętajcie, Bóg jest Bogiem indywidualnym i traktuje nas każdego z równą ważnością, ale z odrębnością. Nie ma schematów, nie ma pudełek. On jest za każdym razem wyjątkowy, indywidualny. Mamy trzy zakresy interpretacji symboli. Pierwsze miejsce to jest Biblia. Tam mamy mnóstwo porównań, alegorii, z których możemy czerpać typy, cienie, symbole, znaczenie. Na przykład ziarno gorczycy to wiara. Kadzidło są modlitwy świętych. Ale ziarno to już może być też Słowo Boże. Albo Kościół, Królestwo Boże. Świecznik może oznaczać Kościół, jak w Apokalipsie, ale świecznik może to też oznaczać wpływ, autorytet. Po drugie, symbole snu to są często potoczne wyrażenia, będące w naszym banku pamięci, czyli coś nam się śni i Duch Święty przywołuje rozumienie danego symbolu tak, jak my to rozumiemy. Bóg bierze takie powiedzenia, idiomy i używa ich, by wyrazić prawdy duchowe. Na przykład Gedeon w Sędziów 7:9-15, gdzie pojawia się chleb jęczmienny, który zaatakował i zwyciężył obóz Madianitów, ten chleb jęczmienny symbolizuje Gedeona, bo Gedeon wzrastał przy młóceniu pszenicy i jęczmienia. Więc dla mnie chleb jęczmienny oznaczałby coś zupełnie innego, ale pokazując Gedeonowi chleb jęczmienny, Bóg pokazywał mu, że to będzie on, ten, który pokona Madianitów. Trzeci rodzaj symboli pochodzi z naszego własnego alfabetu objawienia. W takim wypadku pewne rzeczy nie będą znaczyć tego samego, co dla mnie, tego samego, co dla ciebie. Na przykład zwierzęta. Baranek u Izajasza to Mesjasz prowadzony na rzeź. U Jana Jezus pasterz. A uczniowie to baranki, czyli baranek to uczeń. A w Apokalipsie baranek to zwycięzca. Już mamy trzy zrozumienia i inne symbolu, jakim jest baranek. Ludzie, którzy pojawiają się w naszych snach, mogą być interpretowani na trzech poziomach. Dosłownie, jako ta osoba, która fizycznie pojawia się w moim śnie. Symbolicznie, czyli co ta osoba dla mnie oznacza, co ona dla mnie reprezentuje, jaka charakterystyczna rzecz mi się z nią kojarzy. Albo według znaczenia imienia. Nie wiem, czy wiecie, ale imiona mają znaczenie. Anna, łaska. Eliasz, moim Bogiem jest Jahwe. Benjamin, syn mojej prawicy. Mateusz, dar od Boga. Więc według znaczenia imienia można interpretować tych ludzi, którzy na tych snach się pojawiają. Kolejne, narodziny i śmierć mogą być interpretowane też na trzech poziomach. Dosłownie, co zdarza się niezwykle rzadko, naprawdę niezwykle rzadko zdarza się dosłowne rozumienie śmierci i czy narodzin we śnie. Symboliczne, czyli że to, o co się troszczysz, to, czego dotyczy ten sen, będzie wzrastać lub
obumierać, nie wiem, w relacji duchowo, albo duchowo jako nowy początek, albo koniec czegoś duchowego. I przyszła do mnie kiedyś dziewczyna, naprawdę przerażona, że śniło jej się, że miała ślub ze swoim przyszłym mężem, ówcześnie narzeczonym, i że na tym ślubie jej mama umarła. I czy to znaczy, że jej mama umrze? Powiedziałam, nie, ale to oznacza, że w dniu twojego ślubu ty dla swojej mamy i dla waszej relacji duchowej umrzesz, dlatego że twoja mama jest katoliczką, a ty wychodzisz za mąż za protestanta. Dla niej ty umierasz duchowo. I byłam na ich ślubie i jej mama siedziała za mną w rzędzie. Powiem wam, że nigdy w życiu nie widziałam, żeby ktoś płakał na czyimś ślubie nie z radości, ale z żalu. A jej mama cały ślub płakała z żalu. Chwała Bogu, jej mama widzi, że ona nie odeszła od wiary, że kocha Boga, że wzrasta, więc ta relacja jest odbudowywana, ale na tamtym etapie jej mama i ona, ta relacja obumarła. Więc to jest głównie takie symboliczne znaczenie. I ostatnia z takich kategorii to sny seksualne. One mogą też być interpretowane na różnych poziomach. Mogą wskazywać na potrzebę oczyszczenia domu z jakichś nieczystości. Nieczystości w ciele czy nieczystości w duchu. My kiedyś na przykład pod naszą nieobecność ktoś nocował w naszym domu i jak wróciliśmy, to po prostu pojawiły się jakieś takie dziwne pokusy i w ogóle. I owszem, nie dowiedzieliśmy się tego od tej osoby, ale w związku z tym, że wiemy, że ta osoba zmagała się z problemem pornografii, to wiedzieliśmy, że prawdopodobnie do czegoś doszło podczas naszej nieobecności i po prostu ten duch wkradł się. Więc potrzebowaliśmy się pomodlić i oczyścić nasz dom. Taki sen seksualny, jeżeli mamy, może być też wezwaniem do intymności. Bóg pociąga nas bliżej do siebie, dając nam takie sny. Ja często miewałam takie sny i się potępiałam, mówię, czy ja mam jakiś problem w relacji z moim mężem, czy jestem po prostu jakaś nieczuła, że mi się takie sny śnią po prostu. I dopiero kiedy zrozumiałam, że to znaczy, że Bóg pragnie bliżej być ze mną, intymniej, to było to tak niesamowite, tak miłe, tak, że po prostu on aż do tego stopnia zabiega, żeby być bliżej mnie. No i oczywiście taki sen może również ujawniać jakieś nasze naturalne pragnienia czy namiętności, bo jesteśmy ludźmi stworzonymi z krwi i kości i ciała i mamy swoje potrzeby. I teraz przeczytam wam te różne symbole. To wszystko, te symbole i cała wiedza praktycznie, której nauczyłam się na temat proroctwa, snów, wizji, aniołów, wizytacji itd., itd., głównie pochodzi od Johna Paula Jacksona, świętej pamięci, niesamowitego człowieka, który położył ostatnie lata swojego życia, aby uczyć się, jak interpretować sny i jak uczyć ludzi rozumieć swoje sny. I spisywał symbole, szukał, rozumiał, robił studia biblijne, nauczał. Oraz Jim Gall, który napisał kilka książek, między innymi Język snów. Także przytaczam tutaj symbolikę według Johna Paula Jacksona. Pojazdy mówią o powołaniu, pracy, karierze, ponieważ pojazd przenosi nas z miejsca w miejsce. Może to być nasza praca lub służba, lub w sensie duchowym przeniesienie nas z jednego miejsca w drugie. Samoloty to jest duży środek transportu, więc duża służba, jakaś wspólnota, kościół lub duża jakaś posługa. A w związku z tym, że samoloty latają w powietrzu, powietrze oznacza Ducha Świętego, to jest to też powołana do takich duchowych rzeczy posługa czy wspólnota. Jeśli samolot jest na ziemi, to znaczy, że ta posługa jeszcze nie wystartowała. Samochody to jest bardziej osobista posługa, ponieważ mieści tam do 5 osób. Ważne jest też, czy siedzimy za kierownicą, czyli to my kierujemy, to jest nasza posługa, czy jesteśmy pasażerem, czyli jakimś uczestnikiem danej służby.
Autobusy to też jest większa służba. Przewożą ludzi, więc to są jakieś wspólnoty, kościoły, przewożenie ludzi z miejsca w miejsce. Autobus szkolny może pokazywać, że to jest jakieś szkolenie, coś, w czym potrzebujemy wzrosnąć, że jesteśmy w trakcie jakiegoś szkolenia, w jakiejś drodze. Traktor, ciężka praca. Musimy coś konkretnego przeorać w naszym życiu, czy w naszej służbie, czy w naszej wspólnocie. Rower to jest osobista posługa, bo zazwyczaj tylko my się mieścimy na rowerze, ewentualnie kogoś możemy wziąć, albo są jakieś tandemy na dwie osoby. Motocykle też raczej nasza, aczkolwiek szybsza niż motor, czyli przenosząca nas szybciej z miejsca w miejsce. Kolejka górska, roller coaster, to może pokazywać, że będziemy przechodzić przez sezony, które będą raz fajne, raz takie przerażające. Limuzyna to jakieś szczególne powołanie, takie bardziej dostojne, jakieś ekskluzywne. Pociąg to jest zazwyczaj ruch, jakiś duży i nie ma on możliwości zboczenia z trasy, ponieważ tory stoją dosyć stabilnie i on się ich trzyma. Statki, łodzie to jest służba, która dookoła jest woda, czyli Duch Święty, bo woda też symbolizuje Ducha Świętego. I jeżeli statki są na oceanie, który symbolizuje morze ludzkości, to masz posługę, która wpływa na ludzkość. Jeśli są na jeziorze, to jest bardziej po prostu duchowa sprawa. Łódź podwodna to wejrzenie w głębokie duchowe sprawy albo taki atak na wrogów, czyli na przykład powołanie do służby wstawienniczej, żeby wroga podchodzić tak podstępnie. Bo jesteśmy ukryci w modlitwie, tak? I możemy wypuszczać pociski. Helikopter szybko startuje, może się szybko poruszać, przemieszczać. Jest taki dość zwinny w powietrzu. Statek kosmiczny to jest powołanie do mistycznych rzeczy Boga, bo to jest wynoszenie w przestrzenie kosmiczne, z których po prostu widać ogląd na całą Ziemię. Więc jest to powołanie do takich proroczych wejrzeń, przeżyć takich mistycznych z Bogiem. Przedmioty różne. Nóż. Mówimy, że Twoje słowa ranią mnie jak nóż, tak? Czyli coś raniącego, coś, co nas kaleczy, jakieś problemy z komunikacją. Miecz. Miecz może oznaczać Słowo Boże, tak? Ale mogą to też być słowa raniące, które mają po prostu większy zasięg niż nóż, tak? Bo są dłuższe. Nie wiem, czy zauważacie, ale każdy z tych symboli jakby najpierw zastanawiamy się, co on w ogóle w życiu, do czego go używamy, jak my po prostu rozumiemy jego użytkowość. To jest tak proste i tak skomplikowane. Pistolety, karabiny to nie są słowa, ale moc duchowa, narzędzia walki duchowej. Jeżeli na przykład wystrzelimy nabój, który nie doleciał, to być może mamy zbyt mało mocy do ataku, tak? I potrzebujemy poćwiczyć. Strzały. Strzały mogą oznaczać przekleństwa, ale strzały, no to właśnie kontekst, mogą oznaczać jak strzały w kołczanie, tak synowie za młodu zrodzeni, więc mogą oznaczać dzieci. Tu musimy na to zwracać uwagę. Pierścień. Pierścień zazwyczaj oznacza autorytet, władzę albo przynależność, jeśli to jest obrączka. Płaszcz oznacza namaszczenie, tak jak widzimy to w przypadku Eliasza i Elizeusza, gdzie Elizeusz wziął płaszcz Eliasza i przejął jego namaszczenie, wręcz w dwójnasób. Stroje kąpielowe pomagają nam bez oporu pływać w wodzie. W związku z czym to jest takie zrozumienie, że poruszanie się szybko w duchu. Buty to według Słowa Bożego. Buty, pokój, Ewangelia pokoju, ewangelizacja, niesienie dobrej nowiny. Węże to są kłamstwa. Wiemy, że diabeł jest jako wąż, jako ojciec kłamstwa. I jeżeli wąż już nas ugryzł, to znaczy, że już kłamstwo nas dotknęło i ma na nas wpływ. W zależności od tego, jaki jest wąż, też może to różnie znaczyć. Na przykład kobra, która pluje w oczy, to kłamstwo chce nas zaślepić, tak? Wpłynąć na nasz sposób myślenia. Jeżeli to jest boa dusiciel, to chce z nas wycisnąć po prostu życie, zniechęcić nas. A biały wąż to jest duch religijny. Koń oznacza moc,
albo ruch Boży, albo wypełnienie woli Bożej. Wiemy, że w Apokalipsie konie były wysyłane z wypełnieniem pewnych Bożych rozkazów. Szczury żywią się śmieciami, zwłokami, w związku z czym jest coś takiego nieczystego w naszym domu, w naszym życiu, w naszym kościele, jakiś grzech. Szerszenie, pszczoły mają żądło i duchową moc, aby nas niszczyć. Muchy, władca much, okultyzm, tak? Diabeł, coś z czarnej mocy. Koty, to już o kotach wspominałam, to może być wielokrotne znaczenie. To może być przyjaciel, jeśli ktoś kocha koty. To może być niezależność, jeśli ktoś, tak jak ja kojarzę przede wszystkim jako niezależne stworzenia. Ale koty na przykład też były używane przez wróżki, więc może to być coś z czarów. Orzeł, w Biblii widzimy, że jest to sfera prorocza, widzenie szeroko, z wysokości. Wilki, albo fałszywe nauczanie, bo widzimy, że jak wilki pośród owiec nas będą zwodzić, ale też autorytet. Żaby, pożądliwość. I jak ostatnio dzieliłam się w jednej ze wspólnot i przez posłuszeństwo przeczytałam, że żaby oznaczają pożądliwość, bo jakby no, nie do końca mi się to z tym kojarzy, chociaż jak mamy bajkę o księciu zamienionym w żabę, którego pocałowała królewna, to widzimy, że to rzeczywiście było jakieś pożądanie, pragnienie męża pięknego i w ogóle kogoś u boku. I powiedziałam to przez posłuszeństwo, to znaczenie tego symbolu. I podeszła po nauczaniu do mnie jedna osoba i powiedziała, to by się zgadzało, dlatego że jej się często śnią żaby, a ona ma ogromny problem z pożądliwością. Także mam nadzieję, że komuś te symbole pomogą, żeby wyjaśnić wasze sny. Owce, to jesteśmy my wierzący, uczniowie Jezusa, ale też pokora, poddanie, czy też ślepe kroczenie za kimś. Ośmiornica zazwyczaj to jest duch Jezabel, ma dużo macek, tak się ślizga i próbuje się umknąć. Krokodyl zazwyczaj jest podstępny, atakuje z zaskoczenia, wielką paszczą, może to być atak słowny, jakaś plotka, ktoś plotkuje na twój temat, ale w agresywny i taki zabijający ducha sposób. Pomieszczenia w domu, łazienka, no to oczywiście oczyszczenie, toaleta, jeśli jest gdzieś w publicznym miejscu, to publiczne oczyszczenie, kuchnia, przygotowanie duchowego pożywienia, jadalnia, miejsce, gdzie się spotykamy, gdzie jemy posiłek, miejsce relacji. Ogród za domem to jest przeszłość, ogród przed domem to jest przyszłość. Podasze czy strych oznacza historię, bo tam, wiecie, wszystkie te stare graty zrzucamy na strych, nie? Pogoda. Jasne to zazwyczaj to jest to, co dobre, ciemne to zazwyczaj to, co złe. Deszcz ciepły od Pana, który pada, czyli namaszczenie. Deszcz brudny od nieprzyjaciela, który chce nas zanieczyścić. Jakieś grzmoty, wstrząsy, to są jakieś potrząśnięcia w kościele, śnieg to sprawiedliwość Boża. Nasze części ciała, nasza prawa strona oznacza wiarę i siłę do czegoś, czyli atak na prawą stronę oznacza atak na naszą wiarę, że możemy coś w życiu zrobić, a lewa strona to jakby wchodzenie to, do czego zostaliśmy stworzeni, czyli lewa noga to chodzenie w tym, do czego się narodziliśmy, czyli jak ktoś uderza w lewą nogę, to atakuje to, do czego jesteśmy powołani, prawe oko to dostrzeganie możliwości, do czego jesteśmy powołani, a lewe dostrzeganie tego, do czego się narodziliśmy, lewe to jest słyszenie do tego, czego się narodziliśmy. No i na koniec kilka kolorów, ale kolory różnią się bardzo narodowościowo, więc niebieski to jest wspólnota, czerwony mądrość, namaszczenie, zielony sumienie, żółty umysł, to co w nas się dzieje, różowy emocje, purpurowy, fioletowy to autorytet, taki morski to jest nasza wola, no i pomarańczowy wytrwałość. Wierzę, że każdy z nas ma sny, bo Bóg mówi, że wyleje na wszelkie ciało. Dlatego mam nadzieję, że tymi odcinkami pomogłam wam zinterpretować wasze sny i zachęciłam do tego, żeby przywiązywać większą wagę do swoich snów, zapisywać je i szukać odpowiedzi od Pana, co do was chce przez nie powiedzieć. Błogosławię wam wszystkim w imieniu Jezusa Chrystusa.
Ania Wajg, apostolski ruch wiary.